jaką technologię basenu wybrać? Na rynku dostępne są następujące możliwości budowy basenu. Po pierwsze, baseny dmuchane i stelażowe. Jeśli nie jesteś pewien, czy w ogóle chcesz mieć basen, to na początek możesz rozważyć tę opcję. Pamiętaj jednak o kilku ważnych aspektach posiadania tego rodzaju basenu. Baseny dmuchane i stelażowe są nietrwałe i nie wyglądają profesjonalnie. Raczej szpecą niż ozdabiają ogród. Posiadają niestabilną konstrukcję. Mało kto potrafi je prawidłowo rozłożyć, a nieumiejętne naciągnięcie dna basenu powoduje jego zwijanie. Jeśli dno basenu nie jest płasko naciągnięte, to jego odkurzenie jest praktycznie niemożliwe, co wiąże się z tym, że nie mogąc go wyczyścić, wylewamy zagrzaną wodę z basenu i nalewamy nową zimną. Sytuacja ta powtarza się kilkunastokrotnie w ciągu sezonu. Kolejnym słabym punktem jest amatorski system filtracji bazujący na miniskimerze oraz filtrze kartuszowym, czyli papierowym, który nie jest w stanie w profesjonalny sposób oczyścić wody basenowej. Zamiast schodów, dzięki którym możesz bezpiecznie wejść do basenu i z niego wyjść, jest niestabilna drabinka. Nie ma również miejsc do wypoczynku w samym basenie, w postaci np. siedzisk lub leżanek. Podczas zakupu i eksploatacji basenów dmuchanych i stelażowych często nie możesz liczyć na profesjonalne doradztwo. Plusem jest tylko atrakcyjna cena. Drugim rodzajem są baseny stalowe foliowane. Są one dostępne w trzech kształtach, jako koło, owal i ósemka. Ten typ basenów nie ma schodów, a wejście i wyjście możliwe jest przy pomocy drabinki. Nie zrelaksujesz się również na siedziskach lub leżankach, bo ich po prostu nie ma. Minusem jest też folia, którą basen musi zostać wyłożony. Rzadko jest ona położona dobrze, co skutkuje tym, że się marszczy i basen jest bardzo trudno utrzymać w czystości. Brud dostaje się pod fałdy i zalega pod nimi, a dokładne odkurzenie pofałdowanego dna jest praktycznie niemożliwe. Kąt prosty między ścianami basenu a dnem powoduje w zimie zamarzanie wody w tym miejscu i rozpieranie, co może doprowadzić do rozszczelnienia basenu. Konieczność wykonania murków oporowych sprawia, że koszt montażu takiego basenu jest wysoki. Dodatkowe komplikacje techniczne występują przy basenach w kształcie ósemki. Montaż basenu stalowego możliwy jest tylko w ciepłe i słoneczne dni, ponieważ folia, którą basen jest wyłożony, musi mieć odpowiednią temperaturę podczas montażu. Trzeci rodzaj to baseny polipropylenowe. Technologia wykonania basenu z płyt polipropylenowych nie posiada aprobaty od BSW. Basen składa się ze spawanych ze sobą płyt polipropylenowych. Spawy, czyli łączenia, fugi, są mocno widoczne. Ściany basenu są bardzo giętkie i mają grubość od 0,6 do 1,5 cm. Za ścianami znajdują się wzmocnienia w postaci piór. Wzmocnienia te po napełnieniu basenu wodą stają się widoczne, czego przyczyną jest duży nacisk wody na ściany. Basen polipropylenowy jest trudny w montażu, a szczególnie jego obsypywanie, ponieważ ściany są bardzo giętkie i obsypywanie często powoduje wybrzuszenie ich do środka niecki. Baseny betonowe, monolityczne oraz zbudowane z bloczków to czwarty rodzaj technologii basenowej. Pozwala ona na zbudowanie basenu o dowolnym kształcie oraz wymiarze. Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia. Chcesz mieć basen w kształcie gwiazdki? Nie ma sprawy. Są różne możliwości wykończenia takiego basenu. Folia PVC, płytki ceramiczne lub mozaika, natrysk z polimocznika, malowanie farbą. Pamiętaj, że niecka murowana z bloczków betonowych nie jest w 100% szczelna, dlatego wykończenie basenu ogranicz tylko do wyłożenia folią PVC. Jeśli natomiast wylewasz monolit z betonu, to przed wykończeniem niecki sprawdź jego szczelność, zalewając go wodą i pozostawiając ją na około 3 tygodnie. Warto wiedzieć również, że baseny betonowe są najdroższe oraz wymagają zezwolenia na budowę, lecz są jednymi z najtrwalszych i odpowiednio użytkowane będą służyć długie lata. Są również drogie w wykończeniu, na przykład wyłożenie basenu folią to koszt od 200 do 250 zł za metr kwadratowy, a mozaika to już koszt od 400 do 1600 zł za metr kwadratowy. Technologia, w jakiej wykonamy wykończenie wnętrza basenu, będzie stanowiła o jego jakości. Na przykład wykończenie folią jest całkowicie szczelne, ale w miejscach łączenia folii tworzą się tak zwane zakładki, które są nieestetyczne. Ostatni, piąty rodzaj to baseny z laminatu, tak zwane poliestrowe. Technologia ta posiada akceptację BSW. Produkty firmy Pulse Factory Group posiadają certyfikat Bezpieczeństwo Produkcja Kontrolowana, wydany przez uznaną na całym świecie jednostkę certyfikacyjną TÜV Rheinland. Numer naszego certyfikatu wyświetla się poniżej i można go zweryfikować na podanej stronie. Konstrukcja takiego basenu jest monolitem, który przyjedzie do Ciebie w postaci niecki z zbudowanymi już niezbędnymi elementami. Jest to basen równie trwały jak mały samolot.
Technologia laminowania sprawia, że są to jedne z najtrwalszych basenów na rynku. Z laminatu wytwarza się m.in. łodzie, jachty i właśnie małe samoloty. Specjalna konstrukcja, czyli kąt rozwarty na styku ściany i dna basenu oraz zaokrąglenie w tym miejscu zapobiega zamarzaniu wody zimą, a tym samym niweluje naprężenia wywołane przez lód. To nie jedyne zalety basenów z laminatu. Ponadto nie mają one ostrych krawędzi. Na rynku jest wiele dostępnych modeli i rozmiarów. Można je szybko i łatwo zamontować o każdej porze roku. Niepotrzebne jest także zezwolenie na budowę. Znudzi Ci się basen w jednej części ogrodu? Nie ma problemu, w każdej chwili można go wykopać i przenieść w inne miejsce, gdyż nie jest on trwale związany z gruntem. Basen poliestrowy jest również łatwy w utrzymaniu w czystości. Dzięki gładkim ścianom bardzo łatwo usuniesz zanieczyszczenia. Ponadto możesz zamówić basen w dowolnym kolorze z palety RAL. Możesz także odnowić powłokę oraz zamontować dowolne urządzenia basenowe. Baseny takie są izolowane fabrycznie pianą poliuretanową. Nie znajdziesz na rynku tańszego basenu zagłębionego w gruncie niż basen z laminatu. W jakiej technologii produkowane są nasze baseny ogrodowe? Baseny produkcji Pulse Factory Group to produkty najwyższej jakości, produkowane na naszych najnowszych maszynach firmy Graco, ze znakomitych materiałów dostarczonych przez firmę Ashland. Stosowane przez nas materiały posiadają certyfikaty gwarantujące ich najwyższą jakość oraz dopuszczające ich stosowanie na całym świecie w wielu branżach, w tym najbardziej rygorystycznej, czyli spożywczej. Zastosowane produkty są w 100% bezpieczne dla człowieka. Powstają z nich na przykład zbiorniki na wodę pitną, oczka wodne, jachty i samoloty. Tajemnicą jakości naszych produktów jest żelkot. To właśnie powłoka żelkotowa w niemal 60% decyduje o jakości produktu finalnego. Żelkot, czyli modyfikowana żywica poliestrowa z dodatkami, znacząco wpływa na estetykę produktu, zarówno w momencie zakupu, jak i w okresie jego użytkowania. Odporność żelkotu na starzenie, czynniki atmosferyczne i agresywne, zarysowania, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne decydują o trwałości produktu. Szczegółowe informacje na temat żelkotu, którego używamy, znajdziesz na naszej stronie internetowej. Równomierne położenie żelkotu możliwe jest tylko dzięki najwyższej klasy specjalistycznym maszynom, które nasza firma zakupiła. Kolejną warstwą pod żelkotem jest żywica izoftalowa, kładziona na cieniutkiej macie szklanej, dodatkowo zabezpieczająca przed przenikaniem wody w głąb basenu. Każda z tych powłok spoczywa na warstwie konstrukcyjnej o właściwościach nawet lepszych od metalu. Powstaje ona z wysokiej klasy żywicy konstrukcyjnej, która w połączeniu z matą szklaną daje rewelacyjny efekt, sprawiając, że basen jest sztywny i wytrzymały. Natomiast szkło może mieć postać maty, tkaniny szklanej lub wiązki włókien natryskiwanej wraz z żywicą i z utwardzaczem na produkt. Jest to tak zwana technologia wrowingu. W tym zakresie liderem branży jest niemiecka firma Wolfanger, której maszyny użytkujemy do produkcji naszych wyrobów, po raz kolejny stawiając w 100% na jakość. Baseny Pulse Factory Group są jednymi z najbardziej wytrzymałych basenów z laminatu na świecie. Zawdzięczamy to również zastosowaniu mat Carbon Aramid, znanych także pod nazwą Carbon Kevlar. Jako jedni z pierwszych na rynku wprowadziliśmy tę technologię do produkcji naszych basenów. Włókna carbon są nawet 5-krotnie wytrzymalsze od stali, a włókien aramidowych używa się przy produkcji kamizelek kuloodpornych. Baseny marki Starpool są wzmocnione matami Carbon Aramid w newralgicznych miejscach, a baseny Exclusive Pulse są nimi pokryte w całości. Czy żelkot będzie się odbarwiał pod wpływem promieni UV? Żelkoty firmy Ashland, które wykorzystujemy do produkcji basenów, są odporne na działanie promieni UV. Jeśli używasz basenu zgodnie z instrukcją, to nie jest on narażony na odbarwienie. Pamiętaj, że basen powinien być zalany wodą. Jakie są zalety zakupu basenu poliestrowego? Baseny poliestrowe mają bardzo wiele zalet. Przede wszystkim to najprostsza i najtańsza metoda na wybudowanie basenu rekreacyjnego. Są one równie wytrzymałe jak baseny betonowe i stalowe. Są też łatwe w utrzymaniu i konserwacji, a gładka powłoka basenu ułatwia jego czyszczenie. Dostępne są różne kolory i kształty niecek. Czas instalacji basenu to około 5 dni. Jakie kolory niecek basenowych są dostępne? Standardowo produkujemy niecki w kolorze niebieskim we wszystkich grupach naszych basenów. Niecki basenowe marki Starpool i Exclusive Pulse są dostępne także w kolorze białym. Jednak za dopłatą możesz wybrać dowolny kolor z palety RAL. Możemy też spełnić inne Twoje fantazje i za odpowiednią opłatą jesteśmy w stanie wykonać nieckę w każdej kolorystyce, na przykład w barwach narodowych, lub nanieść dowolną grafikę, na przykład zdjęcie rodziny lub krajobraz. Ograniczyć może Cię tu tylko Twoja wyobraźnia.